Szczęść Boże, Julita Przyczka. Witam wszystkich Państwa i zapraszam na prognozę pogody. Skandynawia i wschodnia część Europy w dalszym ciągu pod wpływem rozległego wyżu. Na południu aktywny niż z obfitymi opadami deszczu. Warunki pogody nad Polską nadal kształtuje układ wysokiego ciśnienia, a na południu kraju zaznaczy się obecność ciepłego frontu atmosferycznego. Od Wyspy Brytyjskich przez Europę Zachodnią i Południową dziś dużo chmur z opadami deszczu. W górach deszczu ze śniegiem oraz śniegu. Pogodnie na północy i wschodzie kontynentu. W Moskwie zima i minus 6 stopni. W Paryżu oraz Wiedniu około 3, a w Rzymie i Atenach najcieplej, blisko 18-19 kresek powyżej zera. I przechodzimy do warunków pogodowych w Polsce. Tu rano zimno i wietrznie, sporo chmur na południu, w Karpatach i miejscami na Pogórzu opady marznącego deszczu i deszczu ze śniegiem. Wysoko w górach śnieg, okresami dość intensywny. Pogodnie zapowiada się we wschodniej, a także północnej Polsce. Termometry wskażą przeważnie wartości ujemne, od minus 5 stopni na Podlasiu, około minus 2 w centrum, do zera na wybrzeżu. W godzinach wieczornych zachmurzy się w centrum i na zachodzie, ale nie będzie padać. Wiatr silny na południowym wschodzie porywisty, ze wschodu. Ciśnienie wyniesie około 1024 hektopaskali i powoli będzie rosnąć. A teraz prognoza pogody dla regionów. Zapraszam.